Drodzy widzowie, Rytmix RSL, grupa F. Grupa F? Chyba tak, dokładnie. Nie ogarniam za bardzo tego... Znaczy może inaczej, ogarniam, tylko po prostu za każdym razem mylą mi się literki. Tak jest, grupa F, więc wszystko jest git. W grupie F mamy Sliwko, Grabiego i Turuka, dwóch Rosjan i jednego Holendra. I Sliwko oczywiście jako Rosjanin, Grabie jako Holender. Będą tutaj prowadzić rozgrywkę 1-0 dla Grabiego po Antigua Shipyard. No i zaraz zobaczymy, jak poradzi sobie Sliwko w tej drugiej grze. Best of 5, pamiętajcie, Best of 5. Co ciekawe, dla tych, którzy nie wiedzą, słuchajcie, RSL do wygrania ma łączną pulę nagród w wysokości $7000 w turnieju organizowane przez SC2 TV.ru. Naprawdę, chłopaki tam postarali się, żeby pokazać świetny turniej. Większość graczy to właśnie z tego, można by tak powiedzieć, ja troszeczkę głupio to nazwę, ale chodzi mi oczywiście o te były ZSRR, czyli mamy tam, mamy Rosję, tam też z Ukrainy jest kilku graczy. Naprawdę świetnie tam się no, wszyscy pokazują. No i jest też kilku innych graczy oczywiście. Mamy z Białorusi Lowliego, mamy chociażby tutaj Mane Inercia, mamy Moroła ze Szwecji, kreatora Bombera z Korei Południowej, więc to nie jest tylko taki zamknięty turniej dla chłopaków właśnie z Rosji i okolic, ale także dla kilku bardzo fajnych zaproszonych graczy. Sliwko, który pokazuje nam próbę tego Stefano buildu. No i muszę przyznać, że ten jego atak na drugą bazę Grabiego był świetny. Zasnajpował tam oczywiście tego Nexusa, no ale zapłacił za to dropami, zapłacił za to dosyć mocną stratą tej jego dużej ilości dronów oraz tej trzeciej bazy. No i na sam koniec było tam 16 dronów kontra około 32 probów. I pomimo tego, że Grabi stracił swojego naturala i dopiero tam później go odbudował, no to jak dla mnie... No właśnie, nie wyglądało to aż tak fantastycznie dla Sliwka. No i ewentualnie przegrał on tą grę, ze względu na to, że nie miał jak przeciwstawić się bardzo mocnej armii Grabiego w tym late game'ie. Patrzę tutaj na Grabiego i on jak na razie decyduje się na Forge'a przed ekspansją i wygląda na to, że będziemy mieli... Nie wiem, Brown po prostu sobie tutaj wyjeżdża, ale chwileczkę, momencik, tutaj budowany jest Photon Cannon oraz Gateway, nie wierzę w to, co się tutaj dzieje i wygląda to, że Sliwko w ogóle widzi to, więc tutaj też w ogóle nie wiem, co się dzieje. Ten kanon jest teraz tutaj naprawdę świetnie wypozycjonowany, zauważcie. Jak Sliwko będzie chciał to obronić? Jak na razie w ogóle no, nie widzę tutaj jakiejkolwiek opcji na obronę tego. Grabi ma świetnie blokowanego tego Photon Cannona, według mnie dokładnie ten Gateway teraz zostanie anulowany. Drugi Photon Cannon za chwileczkę rozpocznie ostrzał wylęgarni. Jak dla mnie fantastyczna sytuacja, naprawdę świetna sytuacja dla Grabiego, który jednak jest poza zasięgiem. Więc kolejny pylon musi zostać wybudowany. Zaraz zobaczymy, czy zdąży przed wylęgarnią. Wygląda na to, że bezproblemowo zdąży. Mamy Queeny, które się teraz budują, no i jak dla mnie, o, no właśnie, gania się, jest wyścig z czasem. Queen razem z tym Spinecrawlerem muszą się tutaj przekopać, tylko po to, żeby tego Photon Cannona nam tutaj wybudować. I wygląda na to, że jest tutaj nawet miejsce, żeby, o wow, jeden Photon Cannon musi zostać, zostanie stracony. Wygląda na to, że drugi za chwileczkę także. Ten Spinecrawler musi się tutaj przekopać, uda mu się to bezproblemowo, więc jak dla mnie te Photon Cannony w ogóle się tutaj nie wybudują. Mamy jeszcze kolejne, które teraz Grabi naprawdę chce dobudować. Zaraz zobaczymy, tutaj Queen próbuje z transfuzję nam tutaj zapodać. Bardzo fajnie, że atakuje jednego. O, teraz te zreglingi zostały potracone, ale Grabi naprawdę ogromne ilości minerałów tam tutaj wydaje. Teraz następuje cancel tego pojedynczego Photon Cannona. No i jak dla mnie Grabi nie będzie w stanie tutaj tego wybudować. No po prostu nie będzie w stanie tego wybudować. Jeszcze tutaj coraz więcej tych Photon Cannonów. Drugi Spinecrawler nam się tutaj także pokazuje. No i przykro mi bardzo Grabi, ale to nie będzie. To tak nie będzie. To se nie da. To se absolutne neda, Grabi tutaj jeszcze próbuje coś dobudować. Drugi Spinecrawler już znajduje się na polu bitwy. Queen tutaj atakuje, ostrzeliwany jest. No i dokładnie tak, tutaj cancel. Naprawdę bardzo dużo teraz minerałów stracił. Zauważcie, że już teraz zostało straconych 500 minerałów na tych cancelach. 500 minerałów na kancelach i oczywiście na straconym budynku albo dwóch. Więc no jak dla mnie nie jest to zbyt dobre dla Grabiego, który tutaj jeszcze coś próbuje ogarnąć. Pylon za chwileczkę zostanie stracony. Ten kanon chyba będzie jeszcze w zasięgu pylona, więc chyba jeszcze będzie w stanie tam coś... będzie jeszcze powerowany. Dokładnie tak. O, ale ten kanon, co ciekawe, znajduje się także w zasięgu Spinecrawlera. Zaraz zobaczymy, kto nam tutaj wygra. O, kanon chyba będzie to Spinecrawler. Dokładnie tak, Spinecrawler nam tutaj zwycięży. No i tyle w temacie.
Oczywiście, no Grabi posiada tutaj dwa kanony, które sobie stoją i to jest wszystko. Jego ekspansja także została wybudowana, więc no jakoś tak tragicznie mega to nie wygląda. Mamy jakieś tam gateway i tak dalej, no ale właśnie. Sivko w tym momencie decyduje się na Lera oraz Roach Warren, według mnie dwa doskonałe wybory z jego strony. Nawet może przemyślić drona i zbudować trzecią ekspansję bez żadnego problemu, ale nie decyduje się na to. Myśli sobie, stary, ty mnie tak? No to ja też cię tak. Troszeczkę inaczej, ale też tak. Bardzo dobrze atakowany w tym momencie ten pylon. No i te kanony za chwileczkę nie będą miały mocy, no i oczywiście zostaną zniszczone. Tak więc... No jak dla mnie wygląda to, drugi pylon budowany przez Grabiego, który jednak chce, żeby te kanony cały czas działały, ale zauważcie, że no właśnie, ten pylon zostanie wybudowany i zostanie zaatakowany przez Pańkrola, który ma 7 zasięgu, tak samo jak kanony, a co oznacza, że te kanony nie będą w stanie go atakować, więc no jak dla mnie, przykro mi bardzo, ale Grabi musi się stąd wycofać, jego kanony zostaną stracone. 68 limitu 769 kontra 44, party over, mówi tutaj Grabi. Oj, Grabi jest naprawdę bardzo konkretnym człowiekiem w ogóle. Podoba mi się z jakim relaksem podchodzi do tych wszystkich gier. Mamy Grabiego, który buduje dwa kolejne Warpgate'y, Robo Facility nam się tutaj także tworzy. Są jakieś kolejne pylony, bardzo dobry scout overlordem ze strony Sliwko. No i te kanony właśnie w tym momencie przestają nam działać. Roachy oczywiście padają tutaj, żeby je zniszczyć. Jeden kanon ma 6 killsów, drugi 2, więc coś tam jeszcze były w stanie zrobić, ale tak jak zauważyliście, no po prostu nie można kontynuować tutaj absolutnie nic. Jest Grand Spire, kilka Roachy zostało wybudowanych, jak dla mnie w tym momencie będzie miała miejsce presja ze strony Sliwka, dokładnie tak. Czy zniszczy on jakikolwiek budynek? Tutaj może mieć miejsce dosyć duża strata ze strony Grabiego. On jak na razie ma 3 Warpgate'y, buduje drugi Robotics Facility, co ciekawe. No i zaraz zobaczymy, co będzie chciał z tymi dwoma budynkami zrobić. Jak na razie Grand Spire, pierwszy Immortal, dwa dodatkowe foton kanony, więc dodatkowe 300 minerałów, które mogłyby zostać wydane na chociażby dwa dodatkowe warpgate'y, jest tutaj zużywane na mocną obronę. Co ciekawe, Grabi robi tego podwójnego Robo Facility, a jego przeciwnik robi Spira. No i zauważcie, jeszcze tutaj kolejny fotokanon. 450 minerałów jest w tym momencie straconych. No i Grabi już teraz jest atakowany jego Forge. Także ten pojedynczy Zelot chyba zostanie zaatakowany. Zaraz zobaczymy. Bardzo ładny snipe. Jest Zelot w tym momencie stracony. Także Sentry chyba zostanie zniszczony. Wygląda na to, że nie. No i mamy pojedynczego Immortala. Ale ten Forge zostanie stracony. Jednak opracuje plus jeden. Więc... No ledwo tutaj jest w stanie Grabi opracować to plus jeden, no i muszę przyznać, że pomoże mu to, ale no właśnie. Trzy kolejne Warpgate'y, mamy także Immortale, które są budowane tutaj w ogromnych ilościach, Zerglingi, Mutaliski. No i tych Mutali troszeczkę tutaj na polu bitwy już jest ich 8. Co jest w stanie przeciwstawić Grabi, czyli gruby, tej armii? Ma 7 sentry i żadnej innej obrony przeciwlotniczej. Będzie musiał tutaj warpować kilka swoich jednostek. Pamiętajmy o tym, że no właśnie, jak na razie mamy Grabiego, który jest atakowany w jego linii minerałów. Te mutalisty naprawdę będą tutaj warte tej ceny, którą wydał na nie Sliwko. I zauważcie, w tym momencie już tak naprawdę mamy troszeczkę tych probów, które nam padły. No i teraz same sentry atakują te mutalisty. To według mnie nie jest najlepszy pomysł. Cofają się wszystkie w stronę linii tych fotonkanonów. No ale właśnie, przychód wynosi w tym momencie prawie chyba zero już teraz. Dokładnie tak, spada on w tym momencie 200, 100. No i mamy zero inkamu, zero przychodu. Są niszczone pylony. Według mnie świetna akcja ze strony Sliwka. Grabi teraz jest atakowany tutaj. Kilka stalkerów także zostaje zwarpowanych za te małe pieniądze, które on posiada. No i dopiero teraz nam wchodzi ten przychód na jakieś większe ilości, typu no 600, 700, może 800. Będzie także musiał transferować proby do swojego maina, co właśnie teraz nastąpiło. Ale jak damy, no zostaje tutaj Grabi troszeczkę mocno zepchnięty do defensywy. 164 limitu kontra 83. Mocna defensywa w jego naturalu. 4 fotokanony. Teraz mamy atak z dwóch stron, naprawdę bardzo mi się to podoba. Wpadają tutaj mutaliski jednocześnie w dwie linie minerałów. No i teraz mamy stalkery, które są atakowane. Tutaj te mutaliski także atakują i naprawdę bardzo dobry pomysł ze strony Grabiego. Ze strony Sliwka, przepraszam bardzo. Grabi będzie musiał bronić się w dwóch miejscach naraz, co w ogóle nie ma miejsca. W ogóle nie ma to miejsca. Te mutaliski w tym momencie niszczą jakieś pylony. Teraz padają także do tej linii minerałów. Naprawdę doskonała pozycja ze strony Sliwka, który po prostu rozdziela swoje mutaliski, ponieważ wie, że jego przeciwnik nie jest w stanie walczyć skutecznie na dwóch frontach naraz. Teraz te mutale znajdują się w jednej linii minerałów i coraz więcej probów nam tutaj pada. Bardzo ładnie targetuje kolejne z tych probów. No i łącznie ze strzelonych zostało ich co najmniej 25, a przez 25 ma na myśli 17.
17 i no z tego co widzę, Sliwko ma już swoją trzecią bazę, łapie czwartą, ma coraz więcej zryggingów, mutalisków, 167 limitu na 84. No jak dla mnie Grabi po prostu nie ma szans na wygranie tej gry. Zrobił złego tech switcha, ma 5 immortali, które w ogóle nie biorą udziału w obronie przeciwko tym mutaliskom. W tym momencie buduje tutaj kilka fotokanonów, ma kilka sentry, stalkerów, ale po prostu to nie będzie miało żadnego znaczenia. Zobaczcie ile on wydaje i minerałów na te fotokanony. I teraz mamy złapane sentry, które bez stalkerów zostaną przemielone. Grabi poddaje grę od razu, mówiąc GG, traci te swoje bardzo ważne jednostki i wychodzi z gry. I no i tyle, jeden do jednego w tym best of five Sliwko. Świetnie tutaj broni się przed tym dosyć interesującym atakiem fotokanonami Grabiego, no i wywiera tutaj mocną presję mutaliskami, no przez co Grabi musi po prostu poddać tutaj swoją grę po stracie kilku ważnych jednostek oraz dużej ilości probów. GG, 1-1, zaraz zobaczymy jak będzie tutaj wyglądała gra numer 3.